proszę o przedstawienie ogólnej sytuacji szpitala w czasie pandemii. Ile osób do tej pory trafiło na oddział zakaźny? Ile zostało przeprowadzonych badań na obecność koronawirusa? Ile osób objętych jest kwarantanną? Ilość osób zakażonych i ewentualnie wyleczonych? Szanowni Państwo, szpital działa normalnie. To znaczy, pewne ograniczenia są, ale wszystkie oddziały na dzień dzisiejszy pracują. Nie ma kłopotów z przyjmowaniem pacjentów, którzy wymagają opieki na oddziale zakaźnym. Tu chodzi o pacjentów dotkniętych koronawirusem lub mających kontakt z koronawirusem. Przyjmowaliśmy do tej pory od momentu pojawienia się w ogóle tematu 33 osoby w trybie ambulatoryjnym i 50 osób w trybie szpitalnym. Od tych 83 osób pobrane zostały wymazy. Jeden wymaz był pozytywny, natomiast w tym przypadku właściwie od początku wiedzieliśmy, że to jest tylko kwestia samego potwierdzenia. Pozostałe są wszystkie ujemne. Z tego co wiem, to osoba, która była pozytywna i przewieziona później do oddziału w Łańcucie, jest już w domu. Cieszę się, że tych osób jest w sumie w naszym powiecie dosyć mało, bo zwróćcie Państwo uwagę, 88 wymazów. To nie jest tak, że my komuś nie robimy wymazów, od razu muszę to wyprostować, ale też nie robimy wymazów na życzenie. Jeśli nie ma symptomów chorobowych, tylko jest to kwestia strachu lub zapobiegliwości, takich osób ani nie hospitalizujemy, ani nie wymazujemy. Nie jest to kwestia oszczędzania na czymkolwiek, tylko po prostu jest ścisły katalog zachowań w tej sytuacji. Mamy wszystkie środki ochrony osobistej, które powinniśmy zapewnić i pacjentom, i personelowi. Myślę, że w tej kwestii nie ma wiele tematów do dyskusji. Natomiast pojawiają się często pytania dotyczące funkcjonowania pozostałych oddziałów. I chciałbym powiedzieć, że te oddziały funkcjonują. One funkcjonują podobnie jak i życie w tym momencie na zmniejszonych obrotach. Przepraszam za kolokwializm. Ale rzeczywiście zmniejszyła nam się ilość pacjentów. Zastanawiam się, czy to po prostu tak strach paraliżuje, czy to tak faktycznie w tym momencie taka pora roku, że może pacjenci mniej chorują, ale rzeczywiście tych pacjentów jest mniej. Przyjmujemy zresztą także pacjentów na zabiegi, wszystkie zabiegi ostre i część planowych, które lekarz oceni jako niezbędne dla normalnego funkcjonowania. Podam tak, żebyście Państwo nie zastanawiali, co mogę mieć na myśli. Jeśli przyjdzie pacjent z zablokowanym palcem do ortopedy, to nie jest zabieg planowy, który należałoby teraz wykonywać. Natomiast jeśli przyjdzie z zablokowanym kolanem, to jak najbardziej, to jest również zabieg planowy, ale umożliwiający normalne funkcjonowanie i życie. Podobnie jest kwestia z pobieraniem krwi. Przyjmujemy wyłącznie pacjentów, którzy mają skierowanie na pilne badania. Nie robimy żadnych badań odpłatnych na życzenie. To musimy odstawić na późniejszy czas. Poradnie specjalistyczne co do zasady mają ograniczone funkcjonowanie, ale też pracują w zakresie przyjmowania pacjentów, tych, którzy mają na przykład kontrole poszpitalne, kontrole po zabiegach, a dodatkowo jeszcze rozpoczęliśmy konsultacje telefoniczne dla pacjentów, którzy potrzebują po prostu porady u specjalisty, a niekoniecznie muszą się pojawić w szpitalu. Funkcjonujemy w czasach, w których elektronika nam bardzo pomaga. Recepty i zwolnienia mogą być wypisywane zdalnie, elektronicznie. W związku z tym tu akurat bardzo dobrze się złożyło, że możemy się tą technologią wspomóc. Jak przebiega proces przyjmowania pacjentów z podejrzeniem choroby COVID-19? Gdzie są hospitalizowani w oczekiwaniu na wynik badania? Gdzie przebywają po uzyskaniu pozytywnego wyniku potwierdzającego obecność wirusa? Sam proces kwalifikacji przebiega na oddziale zakaźnym. To jest budynek zlokalizowany w parku, osobny budynek od strony południowej. Czas oczekiwania jeśli jest oczywiście potrzeba wymazania takiego pacjenta,
to czas oczekiwania na takie wyniki waha się od kilkunastu godzin do półtorej doby. Tak to empirycznie zauważyliśmy, działało, wydarzało się do tej pory. Jeśli pacjent ma objawy, które kwalifikują go do pobytu szpitalnego, to oczywiście na ten, to oczywiście jest kierowany do oddziału zakaźnego i tam przebywa nie tylko w oczekiwaniu na wynik, ale również, jeśli jest taka potrzeba, jest leczony. Po otrzymaniu tego wyniku przypomnę, że tylko jeden był dodatni, pozostałe są ujemne, więc osoby te są leczone na przypadłości, które posiadają, nie na koronawirusa, ale wszystkie inne, na przykład ciężkie przebiegi grypy, na przykład zapalenia mózgu, na przykład zapalenia opon mózgowych, czy biegunki, które też się zdarzają, a które potrafią przecież z ludzi wyciągnąć życie. Więc na oddziale zakaźnym takie rzeczy się również teraz obecnie leczy. Nie tylko jesteśmy ustawieni na koronawirusa. W przypadku pozytywnego testu jest procedura przesłania pacjenta do oddziału zakaźnego, właściwie do szpitala jednoimiennego zakaźnego, który powstał na potrzeby walki z koronawirusem w Łańcucie. Transport jest realizowany nie karetkami systemu, tylko karetkami, które są do dyspozycji pani wojewody. To są cztery karetki w województwie. Wzywamy taką karetkę, pacjent natychmiast jest tam transportowany i tam jest leczony. O szpitalu w Straszęcinie i oddziale przygotowywanym dla osób chorych psychicznie z koronawirusem już wiemy, ale pojawiają się informacje, że stacja dializ też zostaje pod takich pacjentów przygotowywana. Czy to prawda? Od kiedy zacznie funkcjonować? Stacja dializ już jest przekształcona w jednoimienną stację dializ dla osób z koronawirusem. W związku z poleceniem, które otrzymaliśmy od pani wojewody, województwa podkarpackiego, ustawiliśmy się, przepraszam za kolokwializm, wyłącznie pod tych pacjentów. Co prawda żaden z tych pacjentów, który był u nas dializowany, nie ma pozytywnego testu, ale nigdy do końca nie wiemy, czy nie miał jakiegoś kontaktu, który za chwilę dopiero może przerodzić się w ewentualne zakażenie. W związku z tym musieliśmy wyłączyć osoby korzystające z naszej stacji dializ do dializowania w innych stacjach. To są stacje w Rzeszowie, Krośnie i Mielcu i Kolbuszowej. Te stacje również przejmują na siebie obowiązek transportu. Ja przypomnę, że dializa odbywa się łącznie z transportem chorego do stacji dializ i z transportem ze stacji dializ do domu. Te osoby zostały wczoraj po raz pierwszy przekierowane do nowych stacji. Stacji dializ, no przykro mi z powodu pewnej niedogodności, ale po początkowych pewnie jakichś utrudnieniach, mam nadzieję, sytuacja się unormuje i dla pacjenta ma może mniejsze znaczenie, czy to będzie Dębica, czy Mielec, czy Krosno, bo jest transportowany środkiem publicznym, to znaczy środkiem publicznym, ale przeznaczonym wyłącznie do transportu dla osób zdializowanych. I tam dostanie również wszelkie usługi, takie jak dostawał w Dębicy. Także w Dębicy nie ma w tym momencie dializ dla osób, które nie posiadają jakiegokolwiek wskazania związanego z koronawirusem COVID-19. Coraz więcej radnych powiatowych i gminnych deklaruje wsparcie szpitala finansowo. Jakie są w takim razie najpilniejsze potrzeby szpitala? Mamy tak dużo tych potrzeb, że prawdopodobnie nie starczyłoby czasu, żeby to wymienić, ale to, co pierwsze przychodzi do głowy, to kwestia materiałów bezpieczeństwa zabezpieczających pacjentów i przede wszystkim pracowników, ta ochrona osobista, te wszystkie sprzęty są diametralnie droższe od tego, co się działo przed koronawirusem. Powiem prosty przykład, żeby naocznić ten temat. Płaciliśmy za jedną maseczkę chirurgiczną przed wirusem z przetargu, z umowy przetargowej 10 groszy. Dzisiaj kupienie maseczki w cenie 3 zł jest wysiłkiem. Na szczęście wspomagają nas
darczyńcy i za to jestem bardzo wdzięczny. To nie są tylko maseczki, proszę mi wierzyć, to są i sprzęty specjalistyczne, i sprzęty ochrony osobistej, bardzo specjalistyczne, i to są i jedzenia, i napoje, i środki pieniężne, które już do nas wpływają. My je wykorzystamy naprawdę zgodnie z potrzebami szpitala i zgodnie z zamysłami darczyńców, jeśli takie zamysły zostały wyrażone. Jestem serdecznie wdzięczny za to, co Państwo robicie. W powiecie mieleckim do szpitala zgłaszają się emerytowani pracownicy medyczni z deklaracją, że są gotowi pomóc, jeśli zajdzie taka potrzeba. Czy w Dębicy pojawiają się też takie propozycje? Zacznijmy od tego, czy taka pomoc jest potrzebna. Jest potrzebna w oddziale zakaźnym. Jeśli znalazłby się chętny lekarz zakaźnik, który chciałby przyjść do pomocy, zapraszamy. Jeśli znalazłyby się panie pielęgniarki, które chciałyby w oddziale zakaźnym, zapraszamy. Natomiast w pozostałych oddziałach, zgodnie z tym, co chwilę wcześniej powiedziałem, jest zmniejszony ruch. I tam potrzeby, mówiąc wprost, w tym momencie nie ma.